Czerpiemy wodę do picia z rzeki. Piją z niej także zwierzęta, pozostawiając wodę zamuloną, pełną martwych liści i owadów. Po wypiciu takiej wody często chorujemy, zwłaszcza na biegunkę i bóle brzucha. Modlimy się do Boga, by wzbudził dobroczyńców, którzy pomogą nam mieć czystą wodę, byśmy nie chorowali. W imię Pana Jezusa, niech Bóg z góry błogosławi wszystkim, którzy przyjdą nam z pomocą. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się we wiosce Deglokope w Togo. W tej miejscowości mieszkają ludzie, którzy uprawiają głównie ziemię. Są to przybysze z północy. Państwo nie tworzy infrastruktur. Głównym problemem jest brak wody pitnej. Powoli kończy się pora deszczowa. Przed tygodniem, półtora był jeszcze deszcz. Widać, że jest woda. No ale teraz bardzo szybko tej wody będzie ubywało. Głównym problemem w naszej wiosce jest brak wody. Szczególnie brakuje nam jej w porze suchej. Brudnej wody z rzeki, którą pijemy, też często brakuje. Cierpimy z tego powodu. Naprawdę potrzebujemy waszej pomocy, aby uzyskać czystą wodę w naszej wiosce. Pozdrawiamy z rzeki. Kobiety nacierpały wody. Zaraz będziemy wracać do wioski. Poniżej znajduje się miejsce, w którym mieszkańcy wioski myją się każdego dnia. Jak to oni mówią, biorą prysznic. Banany pojawiają się tam, gdzie jest więcej wilgoci. No tak to wygląda, życie codzienne mieszkańców wioski. Madana, 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 madana